Podczas oględzin traktorka, jak do mnie przyjechał, to zwróciłem uwagę oczywiście na jedną rzecz, że pracuję z ładowaczem i co z tym się wiąże. Wyremontowałem już zawieszenie, czyli tej przedniej osi, te dwa czopy, dwie tulejki, te wymienne, ale ruszałem też kołami w ten sposób i słyszałem taki stukot i ten stukot może być stąd, czyli z piasty. Czyli zużyte łożyska i trzeba tutaj zajrzeć, zobaczyć w jakim stanie one są, bo jeżeli są w tragicznym, to bardzo szybko trzeba to zrobić. Niezwłocznie może to tak. Jeżeli nie zareagujemy odpowiednio szybko, to możemy narazić się na wyższe koszta później naprawy, chociażby zużyte koło, chociaż jeszcze nie widziałem, żeby koło tutaj w tych Yanmarach było zużyte. Najwyraźniej naprawiam jeszcze niezdezolowane modele, bo niestety, ale trochę brudu będzie. Tutaj na tych zwrotnicach nie cieknie. Ja tutaj nie wyczuwałem jakiegoś luzu, jeżeli chodzi o tą część górną, bo nie to jakaś tulejka jest, ale nic takiego tutaj nie wyczuwałem. Dlatego tylko tutaj zajrzę i resztę sobie umyję. Na razie chcę się dobrać do tych śrub. Tutaj wiem, że właściciel oddawał do uszczelnienia jedną stronę. Ciekawe, jak ktoś zrobił, czy przerobił już na jakieś takie normalne uszczelniacze, dał jakąś tulejkę, czy może gdzieś coś dokupywali. To oczywiście spora korozja. Może trzeba będzie trochę to poczyścić. Na razie sobie tutaj odkurzę te śruby na razie i spróbuję jakoś to rozpłoć, bo i tak będę musiał to wszystko poczyścić, więc będzie lepszy dostęp, jak sobie to zdejmę. Tutaj oczywiście ten olej już wylany, ale na pewno coś tam poleci sobie, więc zabieram się za rozkręcanie. Oczywiście wydaje mi się, że to jest 17. Niestety 14 chyba. Tak, 14. Często się odkręca, czyli ktoś nie żałował silikonu i ten silikon teraz na 14 można wziąć grzechotkę.
dwie tylko. Przyniosłem grzechotkę, a nie używam. Dobra, mamy już. Teraz ja używam do rozpoławiania taki grubszy nożyk. Wkładam szczelinę i delikatnie pukam i mi się rozchodzi. Zamierzam szczelinę. Dobra, mi się rozchodzi. Z drugiej strony. Zebrane. I co my tu widzimy? Chyba coś podobnego jak w... No właśnie, tutaj są podkładki, które nam kasują luz. Tyle. Oj, ale tu w środku to jest tragedia, kurde, taki muł. Naprawdę sporo mułu na dole. I opiłków. Że ja dziękuję. Sporo tego. Teraz sobie to odłożymy. Tu i ktoś dał silikon, a tu przecież jest o-ring chyba duży taki dookoła. No właśnie, nie wiem po co ktoś dał silikon. Zobaczymy jak tutaj z tymi. Luz jest taki w porządku. Piłków jest sporo, naprawdę. Kurde, czy nikt tego nie wymieniał. To pójdzie do wyczyszczenia, do umycia. Nie powiem, że tu coś jest super, ale tu dochodzi koło zębate, czyli to koło malutkie nie powinno tak wychodzić, ale tu widzę, że tamto łożysko kurczę lata jak trochę tragedia moim zdaniem jest z tym, jeśli łożysko tak wylatuje z tego gniazda. Oj,
chyba coś tu jest zużyte dość. No nic, zaraz się tym zajmiemy, a na razie to zobaczymy tą piastę. Dobra, jedziemy z tą piastą. Ciekawe rozwiązanie, dość, jak to łożysko. To nie czuć, żeby coś chodziło, ale to może być to drugie łożysko. Tak jak podejrzewałem, zaraz to lepiej pokażę. Trochę do dołu. Tyle mamy luzu. Sporo. Jak tu się da za to zabrać? Tu widać jakieś śrubki z zabezpieczeniem. Śrubki z zabezpieczeniem. Teraz tu porozbieram i będę opisywał, jakie tu są łożyska. Ale najpierw pozbędziemy się tej blokady. Dobra, jedna strona poszła. Teraz druga. Kluczyk. Pewnie 14, ulubiony kluczyk Japończyków. 14. Dobra, teraz trzeba to wkręcić jakoś. Wkręcić wymadło. Leciutko. Mamy kręcone, zablokujemy, żeby się nie obracało i odkręcamy. A tu mamy, podkładka tamta uszczelniająca, a tu jest taka podkładka, ale widzę, że najpierw trzeba było koło zdjąć. O, zdjęte. Dobra, i co my tu mamy? Zobaczmy na uszczelnienie. Uszczelnienie. No tak, nakładka jest taka już troszkę przykorodowana. Nakładka, która jest z zewnątrz metalowa, w środku jest takie ugumowane coś. Jak już rozebraliśmy tyle, to tutaj będzie można fajnie to wyczyścić z tej rdzy. Co ja tak się przyglądam, po prostu ta nakładka ma już spore wżery. Oczywiście świeci się tam, gdzie chodzi simmering,
ale widać, że nie jest to pierwszej młodości. Jak to dalej będziemy rozbierać, to chyba jest konstrukcja taka jak w przyczepionce kiedyś robiłem, chociaż już dobrze nie pamiętam. Mamy to. Tak, to jest uszczelniacz. Ta podkładeczka. Podkładeczka mamy. Czyli chodzi o ten luz. Żebym nie skłamał, to widzicie? O. I koło pod obciążeniem szczesnym ładowaczem to tak odchodzi, dochodzi, odchodzi, dochodzi i tu nawet nie widać pod kołach, że jakieś zużycie, ale już trzeba by wymienić. To nie powinno tak być. Dlatego też postaram się zaraz, może pójdę sobie na prasę i wyprasuję to, od czego ja ją mam, wyprasować później sobie to łożysko. Chociaż to akurat łożysko jest, dęba stoi, eleganckie, tylko te drugie, które jest bliżej piasty, po prostu jest troszkę, no już zużyte, prawda? Tutaj jakby ktoś mi nie wierzył na słowo, jest O-ring. O, dlatego nie potrzeba silikonu, bo ten O-ring powinien uszczelniać. O, mamy O-ring. Dość spory. Jest jeszcze wypaciany w silikonie. O-ring nawet nie był taki kwadratowy, bo zużycie O-ringu polega na ta powierzchnia okrągła robi się w kant, wiesz, więc nie ma co trzymać. Może wróćmy jeszcze do tej powierzchni. I tutaj mamy ten uszczelniacz. To jest uszczelniacz. Nie wiem, czy jakiego typu to jest uszczelniacz, ale uszczelniacz jest montowany od tamtej strony, czyli najpierw trzeba wyprasować. Ale to chyba zwykły uszczelniacz, bo widzę jakiś krótki taki strasznie. Widać to na filmie? No to łożysko, kurcze, jest, jak widać, lekko zużyte i na pewno trzeba je wymienić, żeby później nie było problemów. Po prostu. Nawet powiem wam szczerze, że zużyte to łożysko powoduje, że ta łośka tak troszkę po jajku chodzi, że raz dochodzi, raz odchodzi i czy nawet nie tak, cały czas jest naparte na koło zębate, na przykład w dolnych partiach, bo się złukosuje i dzięki temu może się robić szczelinę na uszczelnieniu. Też tak może być, że po prostu uszczelnienie już nie trzyma. Dobra, idę coś tu wyprasować.